My ci pokazywałyśmy już kiedyś, jak mój brat śpiewa Dzwoni papuga? Nie. To ci pokażemy. Czekaj. No ja nie muszę widzieć, ja byłem na koncercie Maty w Warszawie, to ja tam ośmiolatków widziałem. Dzwoni papuga. Ugadać, mamo. To baluga. Co sądzisz, Tomek? Podno. Nie no, ja bym powiedział, że słuchaj, to powinien być backup dla Maty. Widzisz, on nie jest przystojny. Słuchaj, ja nie jestem gejem. Nie będę oceniał chlopaków. Aha, lol. Fu. A ja mam... Co fu? Ej, nie, to był naturalny odruch. Bekanie jest w porządku. Ale nie mówimy o bekaniu. Ale któraś powiedziała fu, na co ona tak zareagowała? Na przebijane. Aha. Możemy zrobić wojnę na beki. No to dawaj, ja już beknąłem, pokazałem skill swój. Teraz twoja kolej, dawaj. Ja mogę cię z**ć w ucho. To z**ć mi się w ucho. Nie ma problemu, lubię takie igraszki. Kocham takie zabawy. Dawaj. To co, ej, może patrz, założymy wspólnie klub ze stripperem. Ty będziesz taką burdel mamą, ja burdel padre. I będziemy ogarniali. Czy czasem występ twerkowania, czasem strip, ale głównie to ludzi od tego będziemy mieli. Ja też muszę się nauczyć, bo jestem samoukiem, jak widać. No ale... Co ty na to? Nie ma sprawy, nice. Dobra. Plan. A skąd ty jesteś? Z Warszawy. O patrz, nie no! To jeszcze po sąsiedzku, ja też! Masz jakieś koleżanki, które dobrze tańczą? Nie zadaję się z koleżankami, bo na mnie są fałszywe szmaty. Dobra, dobrze, że ja się znadaję z wieloma kobietami. To jakieś zwerbujemy, albo pojedziemy pod granicę polsko-białoruską, to tam będą na pewno jakieś szmaty, które będą chciały dawać dupy nawet za darmo, żeby je tylko przez border przerzucić. Tak. I robimy patch! O, ty w życiu, patrz to! Mówimy tak, banner stawiamy pod granicą i mówimy coś takiego. Halo, halo. Oferujemy przewóz Białorusinek do Polski, znaczy przez Polskę do Niemiec. Jedyne co musi się zrobić, to przez 3 miesiące tańczyć w klubie ze Stara, wszyscy będą chętni na to. Nawet panowie! Czyli co, fryzjerka? Tak. Tu mam problem, że mi włosy wypadają, nie? Tutaj, nie żartuję, łoniaków ci pokazywać nie będę. A co zrobić, żeby mieć włoski na brzuszku? Wiesz. Ale nie wiem o takich rzeczach, co tam mi gadasz? I na klasie, co? Nie wiem się o takich rzeczach. Bo wiesz, ja lubię dla kobiet wykonywać. Ja lubię dla kobiet wykonywać. I wiesz, i pokażę ci teraz jaki. Oczywiście nie zdejmować wszystkie ubrania od razu, ale wiesz, tak usiąść na kobiecie i zacząć tańczyć. No, logika masz. Znowu się spotykam, nie. Od dni jutro. No to to. Co? Pendrive. No jakoś nie wychodzi ten pendrive. No tu masz dziurkę do... Czyli można by tym samym tropem powiedzieć, że ty też jesteś pendrive'em. Nie. Nie? Jak to nie? Przyjadę moim samochodem, którego nie mam, do Sopotu. Nie, po ciebie do Gdańska. Później pojedziemy do Sopotu, przejdziemy się romantyczny spacer po molo. Ryba k***a tak wyskoczy. Ja ją złapę rękoma. Mówię, o k***a, patrz, salmon. Idealnie, będziemy mieli do sushi. Jedziemy do ciebie, kroim tą rybę. Lubisz surową rybą? Nie. Trzeba smażona albo pieczona? No dobra k***a, no to upieczemy. Pieczem tą rybę, robię ci sushi. Ty mówisz, o Jezu, niebo w gębie. Później masz, później wyjmujemy jakieś... Ile masz lat? 15. Który jesteś rocznik? 06. 16 w przyszłym roku, jest grudzień. Dobra, wiesz co? Czekaj, bo mnie... Mama mnie wzywa, muszę jej pomóc rozładować zmywarkę. Co ty wyzywasz kobietę? Ja ciebie wyzywam. Ale... No, hej! Ej, dobra, powiem ci tak, okej, to może być dla ciebie śmieszne. Gorzej jak ktoś k***a ma epilepsję. Zamknij p***le! Gorzej jak ktoś będzie miał epilepsję albo padaczkę i im k***a krzywdę zrobić tym na pierdolę po oczach. Jezu, jaka ty jesteś tempa. Dobra, widzowie, ci co mają padaczkę, zamknąć oczy teraz, bo na pierdolę w was. Jak tu się robi imprezę? Halo?
Halo! Nie wiem, jak się robi w imprezę. Halo! Ruchałem starą? Nie wiem, nie... A jak wyglądała? Ruda. No to tak, to tak. To jest mój daddy. Tak, ja jestem twym ojczulkiem. Ułożysz ty w życiu, jaki chomik? Czy tam jak to się... No nie, to jest chomik. Ale spasłeś go, chociaż nie, to nie jest. Chomiki są w ogóle spasione. To jest syryjski, taki raz. Taka syryjski? Rasa, no, taki duży to taka rasa. A, że uciekinierzy, dlatego taki chudy jak na chomika. He, rzeczywiście. Now, this is epic. Pam, pam. Ram, pam, 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 je, pipie. Szukam Bricksona. Nie ma go. Cześć, dziewczyny. Cześć, chłopaki. Melan... Melans? Melange. Jest, widać. A po ryju twoim, że wróciłaś prosto z melanżu. Nie piłam, dobra? A, no to ja nie wiem, czy to dobrze o tobie świadczy, że tak wyglądasz bez alkoholu. A się pomalowała? Co zrobiła? Szpachlowała się. Aaaa, ty jesteś pomalowana jeszcze! Jajajaj! Przepraszam, przepraszam. Leżącego się nie bije, ale nie mogłem się powstrzymać. Bijącego się nie leży. Co kurwa? Horror 360 na YouTube? No. A jak to się robi? No to wpisujesz horror 360. Czekaj, czekaj, już wpisuję. Horror 360? Tak. Horror 360. Masz różne jakieś. Jak to się robi? Jak ja obracam kamerkę? No, włączasz i obracasz sobie myszką. Boż ty w życiu, ale zajebiste. Wow! Ale koks! Ja pierdolę, ale fajne! Czekaj, gram w to teraz. O Boże, nic nie widzę. O, tylko trzeba uważać, żeby tego... O kurwa, jestem w jakiejś sali. O Jezu, jakaś dziewczynka przebiegła. O kur... ale zapierdala. Ej, Quasimodo je... Ale śmieszne. Ej, poje... to jest. Ej, dobra, ale ona kur... mi skoczy na łeb wreszcie. Siema. Cześć. Co ty robisz z tą łapą? Zrobię ci magiczną sztuczkę. Zrób magiczną sztuczkę. Boż ty w życiu. Wow! Rurka z McDonalda! Nie papierowa! Poje... Zgadnij moją płeć. Co twój brat robi z tyłu? Oj, śpi. Ta? No widziałem, jak śpi. Coś nadpobudliwy jest, ma padaczkę. Czemu pijesz wodę ze swojej? A czemu ty wodę z butelki? Bo tak, była już zapakowana. No moja też była zapakowana w ten sposób. Dostałeś wodę w słoiku? Tak, dostałem wodę w słoiku. No jesteś studentem i dostajesz od matki wodę w słoiku, czy o co chodzi? Nie studiuję, nie stać mnie. A, no chyba, że tak. Pracuję. O, a co, gdzie pracujesz? Wiesz co, tak, to się nazywa YouTube Corporation. Dla YouTube'a pracuję. Mhm. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Czemu ty się na krzyżu wieszasz? Nie mam krzyż! Kurwa, krzyż mam, widzisz to? Już kurwa, miacz Minecrafta! A może obróci ten krzyż, tak teraz tak fajnie wygląda. Widzisz? O, siema, fajna deska. Jeździsz na niej? Pływam, na desce się pływa. No nie, można też i jeździć. Na tej się pływa. No wiem. No to co się pytasz, czy jeżdżę, jak wiesz? No dobra, ale deska to jeszcze może być twoja dziewczyna, elo. Ja przynajmniej mam dziewczynę, a ty k***a. Proszę cię, chłopaku. Twoje okulary mówią o tobie wszystko.